Pan Mikołaj Matuszczak, wielmożny panie Stanisławie, brodaty mędrce, co to ma znaczyć? Ja przecież nie mam brody. Honoris causa, dziś zestaw pytań krakowskich. Pierwsze, w recenzji Ksaurasa Wyżryna, powieści Jacka Dukaja, Tadeusz Olszański pytał, czy jest możliwa polskość bez Krakowa, komentując motyw zrzucenia przez Rosjan atomówki na Wawel w odwecie za wysadzenie w ten sposób Moskwy. A czy według pana w rzeczywistości opatrzność czuwa nad tym miastem, zachowując je przez szereg dziejowych zawieruch w stanie w zasadzie nienaruszonym, albo jak przyczółek państwowości Rzeczpospolita Krakowska? No, Polska nie jest w stanie zrobić takiego psikusa Rosji, żeby bombę atomową zrzucić na Moskwę, ponieważ Polska nie ma bomby atomowej. W odróżnieniu od bezcennego Izraela i innych państw poważnych, Polska takiej bomby atomowej nie ma. W związku z tym, gdyby Rosjanie zrzucili bombę atomową na Kraków, no to oczywiście by go zniszczyli, ale właśnie nie bardzo wiem, jaki powód by mieli. No, co prawda Putin jest oczywiście nieobliczalny i wszystkiego można się po nim spodziewać, ale jak na razie bomby atomowej na nikogo nie rzucił. W związku z tym, no, to jest, że tak powiem, nasza nadzieja. Rzeczywiście Kraków jest pełni ważną rolę w takiej kulturze narodowej, czyli w polskości, bo to ja to rozumiem przez polskość, taką szeroko pojmowaną kulturę, i rzeczywiście Kraków jest istotnym elementem tej polskości. Nie tylko ze względów na historię, ale również ze względu na pewną atmosferę. Teraz może już nie jest to tak widoczne, ale na przykład jeszcze w okresie mojej młodości, za moich czasów studenckich, to bardzo się różniła Warszawa pod względem atmosfery od Krakowa. Zresztą wcześniej też to w okresie międzywojennym też się to różniło, bo w Warszawie było bardzo wielu noworyszy, no a w Krakowie jednak ta publiczność, nawet publiczność teatralna, była bardziej wyrobiona kulturalnie. Jak pisze Antoni Słonimski w swoich wspomnieniach, to na przykład kiedy grano taką sztukę w Warszawie, chyba Murzyn Warszawski, jego tam sztukę, no i tam padły ze sceny, tak jest, księgarz snop radzi się subiekta, czy dla celów, że tak powiem, reklamowych nie warto by było przełożyć klaczkę na francuski. W Warszawie nikt się nie roześmiał na widowni. No, nikt nie wiedział, o co chodzi. W ogóle nikt nie uważał tego za dowcip, a w Krakowie parter zaśmiewał się do łez, bo w Krakowie każdy wiedział, że Klaczko pisał po francusku. No więc to nie wiem, czy teraz taka różnica między Warszawą i Krakowem jest, no ale wtedy była, jeszcze jak mówię, w okresie mojej młodości, w okresie moim studenckim, to taką różnicę atmosfery można było zauważyć. Czytam dalszą część, drugie pytanie. Konsulat amerykański na Stolarskiej ozdobiony jest żółto-niebieskim napisem Sława Ukrainu. Ukrainie chyba, ponieważ to hasło organizacji jawnie zbrodniczej, jego rozpowszechnianie jest zakazane przez konstytucję. Czy placówka dyplomatyczna obcego państwa nie powinna stosować się do obowiązującego w Polsce prawa? No powinna, teoretycznie powinna, ale wie pan, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Placówki dyplomatyczne amerykańskie do niczego, do żadnego polskiego prawa stosować się nie muszą, to raczej odwrotnie. Polska się musi stosować do tego, co tam nam każą szefowie tych placówek dyplomatycznych. Przypomnę, kiedy prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie obchodów urodzin Hitlera w głębokich lasach pod Wodzisławiem Śląskim,
Tam się pojawił jeden jegomość, który zeznał, że dostał 20 tysięcy złotych, żeby takie urodziny Hitlera zorganizować, a TVN to sfilmuje. No i prokuratura wszczęła śledztwo. No co nam powiedziała pani Żorzeta, która była wtedy ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie, że jak ktoś podniesie zbrodniczą, świętokradczą rękę na TVN, to ta ręka zostanie mu przez władzę ludową odrąbana. No i prokuratura od razu podkuliła ogon pod siebie i żadnego dochodzenia w tej sprawie nie było. Także no cóż, to przykro to powiedzieć, ale no, najwyraźniej konsul, nie mówiąc już o ambasadorze Brzezińskim, który tam co i rusz to, a jak nie ukraińską flagę, to sodomicką tam wywiesza na budynku ambasady przy Alejach Gwiazdowskich. No to konsul amerykański w Krakowie też uważa, że może sobie na to pozwolić i tam niezależnie od tego, co prawo naszego Bantustanu w tej sprawie przewiduje. Wreszcie trzecie pytanie. Czy Kraków powinien zostać stolicą odrodzonego Królestwa Polskiego? I jak wówczas przeorganizować obecne instytucje państwowe, Sejm i Senat? Nie widzę powodu, żeby instytucje państwowe musiały być przeorganizowane z powodu przeniesienia stolicy do Krakowa. Chociaż z takiej piosenki, którą śpiewa grupa pod Budą, to tam zdaje się oni nie chcą, żeby stolicę do Krakowa przenosić. Dobrze im tak, jak jest w tej chwili, kiedy stolica jest w Warszawie, a Kraków jest taką duchową stolicą Polski. Pan Mateusz Gołąb. Panie Stanisławie, czy miałby pan jakąś propozycję dotyczącą reformy sektora bankowego i finansowego? Czy uważa pan za zasadne, by ustawą zmusić banki do tego, żeby posiadały pełne zabezpieczenie dla lokat depozytów i udzielanych kredytów w postaci pełnej rezerwy środków w banku centralnym? Dodatkowo zakazać uchwalania budżetu z deficytem. No to by można było przeforsować. Natomiast czy przeforsowywanie 100% rezerwy bankowej byłoby w dzisiejszych czasach celowe, no to nie mam tutaj sprecyzowanego poglądu. Musiałbym się zastanowić, a przede wszystkim skonsultować się z finansistami. Zresztą muszę powiedzieć tak, że Bank Polski przed wojną był instytucją prywatną. Państwo rząd miał 1% udziału w Banku Polskim, no i ale Bank Polski też funkcjonował na zasadzie częściowej rezerwy bankowej, a nie 100%. No i nic złego się nie działo. Nic złego się nie działo, także ta 100% rezerwa bankowa, nie wiem, czy jest konieczna, chociaż o ile mi wiadomo, jest kilka banków na świecie, które taką 100% rezerwę mają, ale w tej chwili nie wiem, czy nadal mają, dlatego że w każdym razie miały, a nie wiem, czy nadal mają, dlatego że po 15 sierpnia 1971 roku świat odszedł od standardu złota, kiedy to prezydent Nixon ogłosił, że Stany Zjednoczone odstępują od porozumienia w Bretton Woods. No, więc w tej chwili chyba nie wiem, czy jest jakiś bank na świecie, który ma 100% rezerwę bankową, czy też wszystkie banki operują, że tak powiem, na częściowej rezerwie bankowej. Czytam dalszą część pytania. Czy takie przepisy, to znaczy zobowiązanie do utrzymania 100% rezerwy bankowej, nie ingerowałyby zbytnio w wolność gospodarczą sektora bankowego? No, moim zdaniem należałoby się nad tym zastanowić. Tu, ale to moim zdaniem nie jest takie może ważne. Owszem, przywrócenie standardu złota jest ważne,
ale nie wiem, czy celowe było przywrócenie 100% rezerwy bankowej. Nie wiem, po prostu musiałbym w tej sprawie zasięgnąć, że tak powiem, opinii osób bardziej kompetentnych, jeśli chodzi o sprawy finansowe. I tym, tą deklaracją kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.